czołem myślącym frontowcy. Dzisiaj będzie tak unikalnie i początek dosyć sentymentalnie. Widzimy prawdziwy obraz polskiego rolnictwa. Wierzby płaczące, tam są ziemniaczki schodzące, nasze żytko, ale niestety rzeczywistość jest bardzo trudna. Rolnictwo nasze zalewa ukraiński potop. No niestety żar z nieba i susza w tym roku jest pewna. Oczywiście suszy jak zwykle będą towarzyszyć jakieś nawalne deszcze, które przywalą, grady, które by wyłożyły wtedy tą uprawę, praktycznie są w stanie splasować. Niestety to są wszystko zagrożenia, takie naturalne. Ale każde państwo, jeżeli ma obronę własną, zabezpieczone własne to państwo, czyli politykę rolną, jest w stanie w jakiś sposób potrafić się bronić, obronić to swoje rolnictwo. My niestety, i mówię to, ile tylko w życiu publicznym funkcjonuje w zakresie rolnictwa, że w Polsce nie mamy naszej narodowej polityki rolnej, która by się dostosowała do tego, żebyśmy te dobro, które posiadamy, zabezpieczyli. Tak jak kiedyś traciliśmy państwo, dzisiaj podobnie tracimy poszczególne segmenty, górnictwo, rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Stoimy dzisiaj przy plantacji żyta. Przypominam, że Polska to jest 1/6, czasami 1/5 światowej produkcji żyta. Jesteśmy tutaj obok Federacji Rosyjskiej, Rosji, obok Republiki Białoruskiej, trochę tam mają Łotysze, trochę Niemcy, nasi Słowacy i tak dalej, jednymi z największych producentów. Jest to niezwykły dar, niezwykłe dobro. Tu jesteśmy na plantacji żyta, widzimy, jest 6 czerwca. I popatrzcie, to żyto jest mega wzrostu, jakimś tam łomkiem pod 180 przecież nie jestem, tak? To wyjątkowe, bo to są stare odmiany. Ono nie jest w stanie zaplanować więcej niż 3 do 3,5 ton z hektara. Oczywiście prowadzone jest tak, jak Pan Bóg przykazał, w ramach normalnego rolnictwa, czyli obornik, niewielka ilość startowa nawozu, żadnych środków ochrony roślin, bo to nic nie potrzebuje, zobaczcie. I mamy piękny plon. Jeżeli mówimy dzisiaj o tym życie, to jest produkt, zobaczcie, chleb jest żyta, gdyby ktoś nie wiedział, no bo to chleb żytni, innego się jadać zresztą nie powinno. Jedzenie jest twoim lekarstwem, bo czy to jedzenie jest jednocześnie jak lekarstwo? 80% Polaków w swoim genotypie przez setki, nawet tysiące lat ma przygotowany swój organizm, swój komputer pokładowy wewnętrzny na odbiór dokładnie takiego produktu, takiego chleba. I tu pokazuje to, kochani, jak jest. Natomiast to jest ta dobra strona. Natomiast sobie powiemy, jak powinno być i co nam grozi. Więc jak to jest z naszym rolnictwem? Dzisiaj jest 6 czerwca 2023 roku. To jest bardzo istotna data, ponieważ od dzisiaj, od 6 czerwca do 6 czerwca przyszłego roku, 2024, będzie zalewał nas potop żywności ukraińskiej przez cały rok, ponieważ w ramach umowy przedłużono tą umowę o tak zwanym bezcłowym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Jak to jest? Na Ukrainie jest wojna dzisiaj, tak? Oni prowadzą wojnę. Oni są słabi, bombardowani. A jednocześnie my mówimy, że Ukraina zalewa dzisiaj żywnością państwo polskie. Niczym potop szwedzki, który równie wyniszczał wówczas państwo, jak dzisiaj ten zalew żywności. Inni mówią, że w bilansie gdzieś jakieś mleczarskie produkty i tak dalej, że to nieprawda, że zboże zalewa. Inni mówią, że w bilansie mamy 10 miliardów, handlujemy, sprzedajemy 6 miliardów Ukraina do nas, więc bilans mamy na plus 4 miliardy. Tak, tak, tej pomocy, paliw i tak dalej, jeśli to różne rzeczy wliczacie.
Więc jaka jest potężna manipulacja, żeby uśpić nas, żebyśmy nie bronili się. Dodatkowo, do 15 września Komisja Europejska z Januszkiem Wojciechowskim na czele raczyła dla 5 państw, w tym Polski, tych, które sąsiadują z Ukrainą, przedłużenie tak zwanego zakazu sprzedaży 4 zbóż: pszenicy i oleistych oczywiście, rzepaku, kukurydzy i słonecznika na teren właśnie naszych tych 5 państw, ale jednocześnie utrzymując możliwość tranzytu, bo jak wywieźć z Ukrainy zboża, jeśli nie przez Polskę, Rumunię, Słowację, Węgry, tak? I raczyła to nam przedłużyć do 15 września. Proszę Państwa, czy naprawdę w to uwierzycie, że tu towary w ramach tego zakazu zboża nie trafiały na teren Polski? Teraz też zakaz do dnia dzisiejszego był, ale zboża trafiały nie tylko tranzytem. A jeśli nawet w papierach zrobię tranzyt, tak, i nawet przez Rzeczpospolitą przejedzie, to czyżeż ten transport już z metryczką inną zawrócić nie może? Oczywiście może i tak dzieje się i będzie, ponieważ to nie są nasze wymysły. Proszę, prosimy od lat, jeżeli państwo polskie nie będzie miało zabezpieczonych swoich granic, a nie ma, inspekcjami, których po prostu nie ma, są niewydolne, to pracownicy, transportowcy, przecież my się wszyscy znamy, mówią wyraźnie, że to jest nierealne, niemożliwe, ponieważ służb nie było i nie były dofinansowane, bo komuś dokładnie na tym zależało. A 180 zatrudnionych Ukraińców w sanepidzie na pewno dodatkowo za środki unijne też nasze nie rozwiąże, przecież wiecie, tego tematu, a możliwe, że jest zupełnie w innym celu. Więc widzimy dzisiaj, jakie mamy zderzenie. Jeśli ktoś myśli, że polskie rolnictwo konkuruje, jest w stanie konkurować z rolnictwem ukraińskim, nawet jeśli ono się znajduje w fazie wojny, to po prostu nie rozumie rzeczywistości. Nie to, że jest tylko w błędzie. Jest człowiekiem, który nie odbiera życia. Chyba, że poprzez pryzmat jakichś tam telewizyjnych czy innych propagand. Niestety, kochani, to nie jest konkurencja. To jest zderzenie. To jest zderzenie lokomotywy z jakimś samochodem osobowym pojemności 1,3. Katastrofa. Oni nawet nie zauważą. To rolnictwo nawet nie zauważy, jak łyknęło, jak się zdarzyło z polskim rolnictwem. Nie dlatego, że ono jest jakieś słabe. Nie. Ono jest mocno osłabione przez politykę rolną. To prawda. Ponieważ jak nikt nie broni czegoś, tak jak w Niemczech, Francji, własnego rolnictwa, to jest skazane. Tak jak żeśmy nasze granice w Rzeczpospolitej Pierwszej nie były zaopatrzone, to harcował tu każdy, kto chciał. I znów to samo się dzieje. Znów na Ukrainie są magnaci, latyfundia i królewięta, które niszczą całą Rzeczpospolitą. Tak też w przeszłości było. Dzisiaj to się zmieniło, bo to jest w układzie gospodarczym też poprzednio było. Dzisiaj też w układzie gospodarczym. Zobaczcie, jak zostają te same mechanizmy. Wiek XVII, wiek XX, XXI czy XXIII. Podobnie będzie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Tak jak istota człowieka w miarę jest podobna, przynajmniej fizycznie, a w układzie emocjonalnym także. Podobnie te relacje, czy międzypaństwowe, czy pewne mechanizmy są, jak widzimy, stałymi. I to trzeba zrozumieć. I trzeba zrozumieć, iż Ukraina, a przypominam to, pierwszy raz te słowa powiedziałem w 2019 roku, nie to, że jestem prorokiem, żeby nie było, no nie. Ukraina jest wrogiem gospodarczym Rzeczpospolitej. Ukraina, państwo ukraińskie, to nasz wróg gospodarczy. Naprawdę nie tylko, że konkurent, ale wróg. I musimy się do tego mocno przygotować. I teraz ten wróg ma jeszcze wojnę, krwawi. A co będzie, jak w jakiś sposób, a na pewno jakaś forma szczątkowa przynajmniej tego państwa zostanie. I będzie na pewno stowarzyszone z Unią Europejską. I widzicie, co się dzieje? Gdzie ma sojuszników? I co wówczas?
W 2014 roku kolejny raz powtórzę. Zostaliśmy wojną na Ukrainie przez Federację Rosyjską, powrotem Krymu właściwym do Federacji Rosyjskiej, zostaliśmy wówczas zabezpieczeni przed tym, że Ukraina mogła wejść, towarzyszyć się z Unią Europejską. Dostaliśmy tyle czasu i ten czas oczywiście żeśmy zmarnowali. Obszar rolnictwa jest obszarem zagrożenia dla całej praktycznie gospodarki. Więc jeżeli mówimy, że w układzie rolnictwa Ukraina jest wrogiem gospodarczym, to w układzie całej gospodarki jest potężnym, podobnym zagrożeniem. Jeżeli tak, my się zarządzamy, mamy takich polityków i tak dalej. I teraz fakty, co się dzieje. Pan Cezary Kaźmierczak, to jest taki facet od przedsiębiorców, tam nie wiem, jakie on zabarwienia politycznego podniebienia teraz. Natomiast jego słowa są zatrważające. No cóż, to handel, interesy, wolny rynek, słyszycie te bzdury, płynie wolny rynek szczególnie. Tu nie ma nawet gospodarki rynkowej. Tak można o czymś takim mówić. I zboże, no cóż, płynie z tej Ukrainy. No Polacy muszą zrozumieć, to się dostosować. Nie jesteśmy w stanie zbożu konkurować. Tu trzeba w Polsce więc rozwijać produkcję zwierzęcą i korzystać z tego zboża, przerabiać na paszę. W teorii wspaniale. Dlaczego żadne z innych państw tego nie robi? Dlaczego każde państwo dba o własny bilans produkcji w poszczególnych dziedzinach, o tak zwaną samowystarczalność i suwerenność żywnościową? Przecież przy takim myśleniu, z całym szacunkiem, jeśli polscy przedsiębiorcy, ja wiem, że oni zarobią, ale czy państwo dostaniecie taki chleb? W ogóle dzisiaj już nie dostajecie tego chleba. Trujecie się tymi produktami chlebopodobnymi. Jeszcze nie daj Bóg modlitwa nasza, chleba naszego, powszedniego, Ojcze nasz, tak? Tak. No i, jakiż to ten chleb, z którym mamy w tych różnego typu owadach, dokładnie. To jest trucizna. To jest przeciwko ludziom i przeciwko człowiekowi. I Polakom także. I to jest wynikiem antypolskiej polityki rolnej, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Realizowanej przez waszych wybrańców, przez waszych polityków. Idziemy dalej. To jest stanowisko polskiego przedsiębiorcy. A co pan Mikołaj Solski? Fajne nasze nazwisko. To obecny minister Ukrainy. Minister do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Bo oni mają jednocześnie, w Polsce nie ma gospodarki żywnościowej, w ogóle nie ma. W Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa, Kół Gospodyń Wiejskich i naszego szefunia, takiego odpustowego, czyli Roberta Telusa, bo Robert dokładnie taki jest, no nie? Taką mają wiedzę, tak się znają. Poprzedni był pastuch, teraz mamy z tym do czynienia. Tak wygląda nasza rzeczywistość. Ten facet, pan Solski, no jest na poziomie. On potrafi walczyć. Niesamowite argumenty użył. Między innymi takie, że przecież tak zwane zboże techniczne, czyli coś, co pozwalało na szybki transport zbóż do Polski, nie swoich tylko, także dobrych, najlepszej jakości. Ale to umożliwiało, że tam nikt nie zatrzymuje, że nikt jeszcze może nie będzie badał się, przywalał do tego i tak dalej. I powoduje to, że jak najszybsze, po prostu mig na granicy, tak? Tam sekundy, nawet sekund na to nie było, żeby dosłownie, żeby zbadać. I to pan Solski mówi, minister rolnictwa Ukrainy, że patent był przecież polskich przedsiębiorców. Z taką mentalnością jak pana Kaźmierczaka i naszych ukraińskich w tym wypadku. Więc no, co chcą tak naprawdę Polacy? Czego się czepiają? Dlaczego dzisiaj szkalują Polacy? Że to zboże, że ta żywność coś nie spełnia norm i tak dalej. To sprawdźcie. Wyraźnie mówi, pluje twarz nam. I słusznie. Bo jeżeli mamy po swojej stronie takie zaniedbania, takie bezchołowie, to dlaczego to nie wykorzystać? I to idzie na salony europejskie, na salony światowe. No a przecież tutaj wszystko jest podporządkowane w obecnym polskim państwie, polskie władze, po to, żeby służyć Ukrainie. I nie chodzi, że tam któryś powiedział, że tego. Oni naprawdę, nie, oni nie muszą mówić, że mają służyć Ukrainie. Oni swoimi czynami, decyzjami, polityką, którą prowadzą,
Służą ukraińskiemu państwu, nie państwu polskiemu. Po co to opowiadać, że będzie sługa? Wszyscy się zburzyli, że jest sługa. A dlaczego się nie burzycie na to, co się dzieje każdego dnia? Prosiłem, mówiłem. Narodowa blokada ukraińskiej granicy grabieży. Ale nauczyciel, profesor, funkcjonariusz jakiś, oczywiście w tym momencie nie jest na służbie, trzeba pamiętać, przewoźnicy, rolnicy. Jeśli my tego nie zrozumiemy, to po prostu będziemy tracić, oddawać nasze państwo każdego dnia. Kochani, teraz trzeba powiedzieć o tym, jak prowadzona ta jest nasza polityka rolna. Ja naprawdę zapraszam was, bo ja rozumiem, że państwo gdzieś tam w mediach macie, tak? Proszę, a szczególnie rolników. No chciałbym, żeby wreszcie polityka, a szczególnie polityka rolna, trafiła pod strzechy. Jeszcze raz. Teraz to są jakieś kryte, nie wiadomo, blachą, czym i tak dalej. No nie? Skoro kiedyś literatura, książki mogły trafić i trafiły pod strzechy. Skoro kiedyś polityka była pod strzechą, pod strzechami, bo tu była kształtowana, to w końcu w XXI wieku pod jakieś te dachy może wreszcie trafić, no nie? I do tych mózgów wedrzeć się. Żebyśmy zaczęli rozumować, co się wokół nas dzieje. I zapraszam was. Proszę, macie w internecie, włączycie sobie Komisję Rolnictwa. Są zapisy. Zapisy Komisji Rolnictwa i protokoły macie, czyli możliwość przeczytania, ale jednocześnie macie zapis wideofoniczny, tak? Macie materiał filmowy. Proszę was, weźcie sobie, zajrzyjcie. Niekoniecznie trzeba być rolnikiem, a rolnik to powinien mieć jak paciorek codzienny. Obserwować. Posłuchajcie, co mówią parlamentarzyści poszczególnych partii politycznych, jak podchodzą do problemów. Tam to widać jak w soczewce. Jednym słowem, jednym zdaniem chcę to określić. Upadek. Obojętnie jacy przedstawiciele partii politycznych, nieważne której, oczywiście nie wszyscy od czasu do czasu, zdarzy się rozumienie tematu. Ale dyletanctwo to jest za mało. To jest totalne niezrozumienie. Czym jest polityka rolna? Czym jest planowanie? Czym jest strategia? Czym jest bezpieczeństwo? Duże słowa, tak? Ale tylko słowa, które w żaden sposób nie są wypełniane. A to oni, to na Komisji Rolnictwa. Kształtuje się, tworzy się baza, projekty, pomysły tych, co rządzą i tych, co mają rządzić. Podstaw właśnie polityki rolnej. To jest upadek. My nie mamy żadnych przedstawicieli w tym zakresie. Aż czasami wstyd brać udział. Zresztą wiecie, że z różnych przyczyn wtedy maseczki poprzednio, a teraz no ciężko do tych ludzi mówić. Szkoda życia i zdrowia. Przecież i tak nie rozumieją. I wstyd także za nich. Kochani, więc co nam grozi? Przy tej projekcji tak czy owak, jeżeli nawet fragment Ukrainy przetrwa i stowarzyszy się z Unią Europejską, to tam nie są żadne jakieś tam gospodarstwa, tylko fundusze inwestycyjne. I to totalnie zewnętrzne. Oni mają niesamowicie wspaniałe kolonizatorskie doświadczenie. I pan Mikołaj Solski bardzo dobrze o tym wie. Jak to się stało? Przecież na Ukrainie nie było żadnych latyfundiów. Tam były wszystko, powiedzmy, naszym umownym słowem PGR, ziemia państwowa. To bardzo ważne prześledzić. Zrozumcie to. Każdy obywatel Ukrainy dostał tak zwany przydział swojej ziemi, jakieś paje. To się paje w ich układzie nazywa. Po kilka hektarów każdy. I jest właścicielem. Oczywiście niejednokrotnie tej ziemi ani nie widział, ani się ją interesuje, ani nawet próbował. W latach 90. próbowano coś tam podchodzić, tworzyć, więc część nawet tych gospodarstw prawdziwych Ukraińców, Rusinów powstała. Ale zaraz stworzył się szybko mechanizm.
skupu właśnie tych udziałów, powiedzmy, w ziemi, papierów na dzierżawę. Teraz w 2021 roku został przekształcony na możliwość wykupu. Więc znaleźli się ciekawi ludzie, którzy zaczęli to skupować, tak? I powstało 1000 hektarów, 2, 10, 100, 200, 300, 700 tysięcy i tak dalej, tak? Gdzie ludzie dostają jakieś parę złotych, tak? I to czasami nawet niezłe pieniądze, a nigdy nie mając maszyn i tak dalej, nie uprawiali, nie będą tego uprawiać. I w ten sposób potworzyły się potężne latyfundia, gospodarstwa, którymi zarządzają fundusze. Oczywiście z możliwością jest tam wykupu tych pajów, tego tak zwanego udziału. I to się dzieje. Teraz zalegalizowane formalne, ale wcześniej było też nieformalne. Tak? Ludziom potrzeba pieniędzy. Co mi z tej ziemi? Dostałem udział. Zresztą Polacy pamiętają. Polacy pamiętają, jak dostawali akcje. Tak? A parę złotych sru jakiegoś przedsiębiorstwa. W ramach tych pakietów pracowniczo-producenckich, szczególnie jak rolnicy dawali, no, czy się wykorzystywać? Nie, po prostu. Pokazano swoją twarz pod każdym względem. Pokazaliśmy, jacy jesteśmy jako zbiorowość. Ukraińcy podobnie. I ten mechanizm, zobaczcie, doprowadził dzisiaj do tego stanu, do potężnych latyfundiów gospodarstw, które są w świecie. Nie mają sobie równych w konkurencji. I dzisiaj to zderzenie idzie z Rzeczpospolitą. I ich tutaj wpuszczamy. I ten sam mechanizm będzie funkcjonował na terenie państwa polskiego. Dlaczego? Bo fundusze, czyli te gospodarstwa, oczywiście niby polskie, podstawionym mechanizmów jest to multum. Oni są mistrzami w kolonizatorstwie. W związku z tym wyobraźcie sobie taką sytuację. No przecież ziemia nie jest po to, żeby ją tylko podziwiać, jak na początku materiału, a żeby z niej się utrzymać. Jeżeli ciężko pracuję, jeżeli mam państwo, ona daje możliwości utrzymania. W Polsce tak się nie dzieje. Wprost przeciwnie. Zaczyna być kamieniem ciążącym, problemem. No i z drugiej strony, a ileż i skąd można dokładać? W związku z tym, dzisiaj są jakieś dopłaty. Ustalmy, że to jest na poziomie 1000, nawet 1500 za hektar, tak? No i ci ludzie, którzy są rolnikami w blokach, czy gdzieś tam w miastach i tak dalej, wiecie, że oni oddają tą ziemię tym sensu stricte prawdziwym rolnikom, tak? I to jest praktycznie 30 parę procent, 40% ziemi tak w Polsce zagospodarowanej. Czyli środków finansowych, które idą zupełnie poza obieg rolnictwa. I to wszyscy o tym też wiedzą. W związku z tym to jest taka kasa. A dzisiaj przychodzi fundusz. Tu ten ukraiński. No polski, no nie, ale wiemy czyj, no nie. I on da nam 3 do 4 tysięcy. Niedługo będziecie to mieli, bo nam się nie opłaci. 3-4 tysiące za hektar. Do tego dojdzie, no nie. Że będziemy mieli za to, że przekażemy tą ziemię do tych funduszy. W formie dzierżawy, arendy, użytkowania jak chcemy. Na ileś czasu, tak? I tak to się stanie. No dlaczego by nie, tak? Kasę ma 10 hektarów, 30-40 tysięcy ma rocznie od tego. Każdy będzie zadowolony. Zapewniam nam. Tu żaden tam patriotyzm, miłość ziemi, klimatów totalnie nie działa. Tu już jest przerobione, tak? Widzieliśmy, to wszędzie przerobiliśmy. O czym my mówimy, że jeżeli jest, ktoś mi powie, że jest inaczej, to jest obłudnikiem. Więc tak, to się będzie działo. Ponieważ nas nie stać na utrzymanie. Przy tych cenach zbóż, produkcji zwierzęcej, zobaczcie. A później tą ziemię, fundusze, powoli, prawo się zmienia i tak dalej, no nie? I wykupują. Co to oznacza? To oznacza, że mając mrzonki, hymnów, flag i tak dalej, i tego wszystkiego, i mity jakiejś suwerenności, de facto tracimy i będziemy tracić obszar naszego państwa. To jest nieuniknione. To chyba, wydaje mi się, że obrazowo państwu opisałem. W ciągu 3-4 lat, wyraźnie mówię, z obecnych polskich gospodarstw, a tych towarowych jest w granicach 250 tysięcy i tam z 200 i ze 300 tysięcy takich, które jeszcze ciepią, udają, no ale na własne potrzeby, coś tam niewielki udział z rynkiem jest też 250 do 300 tysięcy.
to z naszych gospodarstw, szczególnie tych towarowych, które produkują na rynek, jakiś mają związek, no i jednocześnie mogą myśleć o jakiejś części przynajmniej środków wygenerowanych na utrzymanie się inwestycje, to kochani, zostanie nas 50% w niedługim, w ciągu 3-4 lat. Redukcja, aż dzisiaj już nie ma gospodarstw, ale za 3-4 lata przy tej projekcji, której powiedziałem, 50% tego zostanie. A pozostałe znakomita, przynajmniej 1/4 ziemi w Polsce zostanie już przejęta przez te fundusze. To po prostu się działo na naszych oczach. Tak oddaliśmy całą gospodarkę, stocznie, huty, górnictwo i tak dalej, wszystko. Specjaliści, mistrzowie w Europie Środkowej. No, tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy po co takie więc państwo? Czy taki naród, takie społeczeństwo, które w ten sposób zarządza się, powinno posiadać państwo? Mówię to jako Polak. Jako polski polityk zakładam pytanie. Bo to od państwa zależy. I teraz na koniec bardzo króciutko. Dobrze, rolnicy. Mówiłem wam. Ladacznice na ulicę, a rolnicy Polacy na granicę. Listopad, październik i tak dalej. No i co? Pobawiliście się wszyscy. Teraz chcecie znów się może jeszcze wkurwiać ludzi i bawić na ulicach, tak? Nie, kochani. Nie ma znaczenia już. Zboże do 15 września, a po 15 przywalą i teraz walą, tak? Magazyny pełne. Jest 6-7 milionów według naszej opinii. Rząd przyznaje się do 4, a wywiózł do dnia dzisiejszego 800-850 tysięcy. Trzeba z ludźmi rozmawiać, no nie? Z firmami rozmawiać. Wtedy to wszystko widać. Armagedon, tak. Potop ukraiński zdecydowanie. Pan Bóg jeszcze suszą pomoże. No zgoda. Nawet ceny zbóż pójdą gdzieś tam w świecie. Pójdą. Oczywiście, że tak. Bo różne katastrofy klimatyczne, zdarzenia dzieją się. I zboża jest za mało w całym świecie. Kolejny raz powtórzę. Ale u nas, ze względu na ten kociodołek, który żeśmy tu sobie stworzyli, jako bezmyślni ludzie, oczywiście nie będzie aż takiej reakcji cenowej. I będziemy się borykać z tymi potopami, które sami na siebie żeśmy spowodowali swoją nieudacznością. Więc, no dobra, to mądry Towiński, co takiego można dzisiaj zrobić? To co od samego początku. Jeśli nie ma siły politycznej, politycznego zorganizowania. Ja reprezentuję partię Front, bo ją stworzyłem, bo innym nie ufam już zupełnie. Zgoda. Nie ma problemu. Nie musi to być nasza formacja. My pomożemy chętnie. Dajcie nam następną formację, która nie będzie mi się flagi ukraińskie owijać. To nie będzie mnie robić w bambuko. Lub udawać, tak? Czy chować Winnickich, a dawać bosaków. Bo akurat wiedzą, żeby przykryć, żeby oszukać Polaków, trzeba dzisiaj coś tam podstawić. A wśród własnych szeregów tych, którzy niszczą polskie rolnictwo, gdzieś tam przykrywać, żeby na razie nie wyszli, a później po wyborach dogadamy się. Więc jeszcze raz. Nie jest problemem to, co się dzieje obecnie. Problemem jest cała projekcja. Kolejne lata. To będą lata naszych potężnych bojów, konfrontacji gospodarczej z Ukrainą. Zresztą nie tylko gospodarczej. Musimy mieć świadomość. Więc budujmy myśl polityczną. Są wybory, one będą przerżnięte Polakom, to jest pewne. Ale będą kolejne wybory, kolejne wyzwania przed nami. A żaden rząd, który następny, jeśli teraz oszuka, nie powinien się długo utrzymywać. I to będzie zadanie do państwa. Co będzie to kosztować? No wtedy faktycznie będzie potrzebna ta ulica. A dzisiaj siły wszelkie i środki na myślenie, na walkę polityczną, organizowanie się. I samo to się nie stanie. Walczyć, kandydować wy też musicie. To nie jest tak możliwe, że ktoś tam, będziecie zadowoleni, że ktoś tam będzie kandydował, my sobie z łaski swojej. Wreszcie mamy kogoś, zagłosujemy. Ja też chcę na was głosować, no nie? Ale musicie być najpierw czołem.